Cześć, witam Cię na lekcji z obsługi pamięci w językach C++. Jest to pierwsza lekcja z tej serii, część pierwsza. W swoich przykładach będę bazował na języku C++, jednak te rzeczy opisywane w tej części praktycznie identycznie działają w języku C. Sprawdźmy na razie, co się dzieje w tak prostym programiku, jak przedstawiony po lewej stronie. Program może niespecjalnie ambitny, dodaje do siebie dwie liczby i to nawet nie liczby wczytywane z klawiatury, a po prostu na sztywno liczby wpisane w program. Program dodaje te liczby, wypisuje wynik, żadnego zaskoczenia nie ma. Przygotowałem też po prawej stronie ilustrację pamięci w postaci takich szafeczek, coś jak w arkuszu kalkulacyjnym, kolejne komórki. Do tych komórek będą wpisywane wartości liczbowe. W praktyce przyjąłem tu pewne uproszczenie, że jedna komórka to jedna liczba, nieważne jak duża, a wiadomo, że zakres zmiennych w pamięci może być różny, może mieć różną dokładność, różny rozmiar, mniej lub więcej komórek w pamięci zajmować, ale to na początek wystarczy nam takie uproszczenie. Komórka pamięci, jedna na jedną liczbę. Tak więc nasz program w linii siódmej przeznacza trzy komórki pamięci na trzy zmienne. Na zmienną A, na zmienną B i na zmienną suma. Są to komórki pamięci gdzieś tam ulokowane w pamięci, nieważne na razie gdzie. I w tych komórkach są przechowywane jakieś wartości. W linii ósmej do komórki A wpisywana jest wartość 10, w linii dziewiątej do komórki B wartość 20, no a w linii dziesiątej wyliczana wartość 30, czyli suma tych dwóch liczb. Co było wcześniej w pamięci, nie wiadomo. Mogło być 0, mogła być jakakolwiek inna liczba, mogły być jakieś tak zwane śmieci. Dlatego na przykładzie zaznaczyłem pytajnikami następne komórki, gdyż nie wiadomo, co tam się znajduje. W tych komórkach jednak A, B i suma mamy już w tej chwili określone i z góry zdefiniowane wartości wynikające z programu. W języku C++ możemy sobie sprawdzić, gdzie w pamięci znajduje się dana zmienna. Dodałem do mojego programu linię 12. Wypisuję w nim nie zawartość zmiennej suma, ale adres, pod którym ona znajduje się w pamięci. Dlatego w linii 11 wynik wypisany jako suma to 30, ale już w linii 12 jest wypisana taka dziwna wartość 0xbfcdcce4 lub podobna, wskazująca na adres tej zmiennej. Dlatego, że użyłem tutaj operatora AND. Operator AND napisany przed nazwą zmiennej w języku C++ wyciąga z niej adres pamięci. No i tutaj akurat przy tym uruchomieniu tego programu system operacyjny przydzielił mojemu programowi taki obszar pamięci, a mój program z tego obszaru pamięci wybrał sobie taki konkretnie adres i tam umieścił zmienną sumę. Przy każdym uruchomieniu programu wartość adresu w pamięci może być inna. No, system operacyjny przydzieli inny zakres pamięci, program może troszkę inaczej działać. No, ten program akurat zawsze będzie działał praktycznie tak samo, ale w bardziej złożonych programach raz tak, ten wątek w zależności od różnych sytuacji. No, więc adresy są zawsze zmienne. Stąd w programie posługujemy się nazwą zmiennej suma, a nie jej konkretnym adresem w pamięci. Możemy sobie oczywiście sprawdzić także adresy pozostałych zmiennych. Tutaj rozbudowałem program w ten sposób, że nie tylko adres zmiennej suma, ale również adres zmiennej A, adres zmiennej B wyświetlane są na ekranie. Jak widać przy tym uruchomieniu programu są to adresy 0xbffd214, 0xbff218, 0xbffd21c. Wartości podawane przez C++ przy tym wypisywaniu są wartościami szesnastkowymi. Nie będziemy na razie zajmować się przekształcaniem tego na postać dziesiętną. Są to adresy komórek pamięci i tyle wystarczy. Żeby taki adres przechowywać i wykorzystywać, możemy zadeklarować zmienną wskaźnikową. Ja tutaj w moim programie w linii ósmej zadeklarowałem zmienną o nazwie PA, pointer, wskaźnik albo P od pamięć, jak można sobie to wytłumaczyć, PA, która nie jest typu int. Gwiazdka umieszczona przed jej nazwą
mówi kompilatorowi języka C++ czy C, bo to tak samo działa, że jest to wskaźnik na miejsce w pamięci przechowujące zmienną typu int. I gdy w linii 10 do zmiennej PA przypisuje adres tej zmiennej A, to do zmiennej PA trafia nie wartość 10, ale trafia adres, pod którym ta wartość 10 znajduje się w pamięci. Czyli akurat w tym uruchomieniu BFFFD214. I ten adres trafia do zmiennej PA. I później wykorzystujemy to w zwykły, normalny sposób, tak jak zwykłą zmienną. No, pojawia się pytanie, po co? W tym programie nie ma to najmniejszego sensu. No, zamiast pisać PA w linii 15, mogłem tutaj użyć znaczka end A, bezpośrednio odwołać się do adresu i nie tworzyć osobnej zmiennej, nie zajmować osobnego miejsca w pamięci na zmienną PA. Jest to dopiero wstęp do dalszego wykorzystywania takiej zmiennej wskaźnikowej, która zawiera w sobie nie wartość zmiennej, a wskaźnik na inne miejsce w pamięci. No, przeanalizujmy kolejny program, który może nie jest specjalnie ambitny, ale który pokazuje właśnie, w jaki sposób można użyć zmiennej wskaźnikowej. W linii 7 zadeklarowaliśmy sobie zmienną A, zdefiniowaliśmy ją w pamięci, ustaliliśmy sobie, że to jest zmienna typu int, że ma wartość 10. W linii 8 pojawiła się zmienna wskaźnikowa PA, od razu w tej samej linii przypisana jej została wartość adresu A. No i tu nowość, linia 13, zmienna typu PA, nie jest modyfikowana, modyfikowany jest adres, na który ona wskazuje. Tu zauważ te różnice. Nie napisałem PA równa się 20, czyli nie napisałem, że adres zawarty w tej zmiennej równa się 20, tylko użyłem operatora wyłuskania, operatora gwiazdki, który odwołuje się pod adres zapisany w zmiennej PA i w tamto miejsce wpisuje 20. No a ponieważ PA wskazywało na adres ten sam, w którym siedzi zmienna A, no to zmodyfikowałem w ten sposób nie zawartość wskaźnika, ale zawartość zmiennej A. No i na dole ekranu możesz zauważyć, że w wykonaniu tego programu zmienna A najpierw równa się 10, a potem wynosi 20, chociaż no nie dotykałem zmiennej A. Ale przy pomocy wskaźnika na tą zmienną zmodyfikowałem miejsce w pamięci, na które ona też wskazuje. No, jak to wykorzystać? Zastanówmy się teraz nad prostym przykładem. Mamy pensję człowieka A wynoszącą 10 zł, pensję człowieka B wynoszącą 20 zł. W linii 16 tego programu ustaliłem pensję. No i później wywołuję funkcję dodaj premię. Funkcja ta ma dodać po 100 zł premii do każdej pensji. Funkcja napisana na przykład przez innego programistę, na przykład odwołująca się do bazy danych, łącząca się przez sieć. No, w naszym przypadku po prostu dodaje 100 zł, ale jest to funkcja, której zadaniem jest dodać premię. No i chciałbym, żeby po dodaniu premii, po powrocie do głównego programu, no, wartości wypłaty dla moich pracowników wzrosły o wspomniane 100 zł. No niestety uruchomienie tego programu wskazuje, że nie bardzo tak się stało. Przed wywołaniem funkcji było to 10 zł i 20 zł. Wewnątrz funkcji owszem, pięknie, ładnie się zwiększyło o 100 zł, ale po powrocie z funkcji dodaj premię do funkcji main, niestety z powrotem mamy 10 i 20 zł. Dlaczego tak się dzieje? Otóż pamięć rezerwowana dla każdej zmiennej jest rezerwowana osobno wewnątrz danego zakresu, w tym przypadku wewnątrz każdej funkcji osobno. Czyli to, że zmienna nazywa się A i B, niczego nie gwarantuje. Zmienna A i B w funkcji dodaj premię to są zupełnie inne zmienne niż zmienna A i B w funkcji main. W momencie wywołania funkcji dodaj premię w linii 18 ta pamięć jest kopiowana i ze zmiennej A z funkcji main wartość 10 przeskakuje do innego miejsca w pamięci, do zmiennej A z funkcji dodaj premię. I analogicznie dla zmiennej B. Dlatego wewnątrz funkcji dodaj premię bardzo ładnie nasze A i B zwiększają się o 100, ale są to inne A i B niż w funkcji main. Zbieżność nazw jest tutaj przypadkowa.
mogły się nazywać zupełnie inaczej. No, sprawdźmy, czy tak naprawdę jest. Napisałem tutaj program, czy rozszerzyłem w zasadzie poprzedni program, o wypisywanie adresów tych zmiennych. Czyli w linii 7 i 8 dodałem couty wypisujące, jeszcze upiększające troszkę oddzielaniem kreseczkami funkcji od funkcji main, ale to już jest sama kosmetyka. Wypisują te couty adres zmiennej A i zmiennej B. I analogicznie funkcji main w linii 21, 22, 23 i po powrocie z funkcji dodaj premię w 25, 6 i 7. Wypisywane są tutaj po prostu adresy tych zmiennych. No i po uruchomieniu tego programu okazuje się, że faktycznie w funkcji main adres zmiennej A wynosi akurat w tym uruchomieniu programu 0xbffb15c8, a adres zmiennej B 0xbffb15cc. Ale już po wejściu do funkcji zmień premię, dodaj premię, adres zmiennej jest inny. A po powrocie do funkcji main wracamy do poprzednich adresów. Czyli widać wyraźnie, że są to dwie oddzielne komórki pamięci. Komórka pamięci A w funkcji main i komórka pamięci A dla zmiennej A w funkcji dodaj premię. I dwie oddzielne dla zmiennej B. No ale nie takie było założenie. Nasze założenie było, żeby program dodawał premię i tą premię zmodyfikował. No i tutaj wykorzystamy właśnie wskaźniki. Zmodyfikowałem naszą funkcję tak, żeby jako parametry przyjmowała niezmienne typu int, czyli nie liczby 10 i 20, ale wskaźniki na int. No i co tutaj się dzieje? W linii 17 wywołuje funkcję już nie wysyłając tam 10 i 20, tylko tam wysyłając adres zmiennej A, no jakiś tam będzie 0xbff, coś tam, i adres zmiennej B, 0x, coś tam, i te adresy są wysyłane do funkcji dodaj premię. Ta funkcja tworzy sobie zmienną A w pamięci, zmienną B w pamięci, owszem, tak jak poprzednio, tylko teraz te zmienne już nie zawierają dziesiątki i dwudziestki. Teraz te zmienne zawierają dwa adresy. I jeżeli w linii 7 przy pomocy operatora wyłuskania odwołam się właśnie wskaźnikiem do zmiennej pod tym adresem, to odwołuję się teraz nie do zawartości zmiennej A, tylko do adresu, na który wskazuję. A zmienna A w mojej funkcji wskazuje na ten sam adres, pod którym przechowywana jest zmienna A funkcji main. No i dzięki temu dokonaliśmy modyfikacji zmiennej z zewnątrz poprzez wskaźnik. No jest to takie dosyć typowe wykorzystanie wskaźników wtedy, kiedy chcemy pisać do tego samego obszaru pamięci z wnętrza różnych funkcji. Tak? Co tutaj się działo? Najpierw funkcji main wpisano liczbę 10 do komórki pamięci A, potem liczbę 20 do komórki pamięci B i później właśnie te adresy tych konkretnych komórek, na żółto i zielono zaznaczyłem te adresy, trafiły do pamięci funkcji dodaj premię. Oczywiście, tak jak już mówiłem wcześniej, czy zmienna nazywa się A i B w funkcji dodaj premię, to jest kwestia umowna. Ona może nazywać się w dowolny sposób. Tutaj nazywa się kaczka i orangutan. Niczego to nie zmienia, ponieważ i tak jest to oddzielna zmienna, oddzielna w osobnej funkcji. Więc w funkcji main może nazywać się A i B, w funkcji dodaj premię może nazywać się kaczka i orangutan. Ważne jest to, że zmienna A, jej adres trafia teraz do zmiennej wskaźnikowej kaczka, a zmienna B, no jej adres, trafia do zmiennej orangutan w funkcji dodaj premię. No i dzięki temu funkcja dodaj premię, modyfikując, wyłuskując konkretny element, może go zmienić i wpłynąć w ten sposób na zmienne A i B z głównego programu, z głównej funkcji main.